Uwaga! Gra Last From Beyond zawiera drastyczne sceny o charakterze erotycznym. Ich celem jest wywołanie zarówno odczucia przyjemności, jak i strachu, niepokoju lub obrzydzenia. Film oraz cała seria Last From Beyond dostępna na kanale Gra na Kompa przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Last From Beyond. Proszę Państwa, kolejny odcinek. No i tutaj jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy. Także kontynuujmy. Zobaczymy, jakież to dzisiaj nas czekają wyzwania, przygody, horrory i czy się tam wystraszymy. Rozdział drugi, Victor Holloway. Huh? The hell was that? I better go check in the back. Czyli teraz gramy Wiktorem. Okej, okay, przeszukaj zaplecze. Oż ty, synu. No to się zapowiada pięknie. Już tak na samym wstępie? Przeszukaj zaplecze. Może nie zamykajmy tych drzwi, bo trzeba mieć jakąś drogę ucieczki w razie czego. Przeszukaj zaplecze. Ale przeszukaj, w sensie szukamy czegoś konkretnego? To? It's Mrs. Hudson's order, and the deadline's today. Maybe those visions are just some kind of intuition, and I'm not going insane. Maybe. Zrealizuj zamówienie dla pani Hudson. Mm-hmm. The coins of the Chinese Empire, Northbridge Church coin, Stondir Vintage European... figurka jakaś. Aha, to my za to mamy zapłacić? No dobra, zabierzmy. Czyli jakieś zwidy już, tak? Ciekawe. O, pistolet! This revolver brings up a lot of painful memories. And it should be better hidden. Lily doesn't like guns. A ja tam lubię broń. O, kurde, aj, skubańcy. Nagwintowali. Myślałem, że twórców przyczaje na czymś, ale nie, nagwintowali, skubańcy. No dobrze. Okno damy radę otworzyć? Nie, nie damy radę otworzyć okna. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest. Coś ciekawego. Pamiętacie, w pierwszym odcinku patrzyliśmy na takie figurki. To się okazuje, że jakby zbierając te figurki możemy odblokować dodatkową zawartość w grze. I no i to są postaci różnych tam bohaterów. No ja odblokowałem jak na razie jedną i był to Theodore. Patrzę, co tutaj... To wiecie, trzeba dobrze patrzeć, nie? Zegar, kuźwa. Ale gdzieś stamtąd. No dobra, podejrzewam, że tutaj musimy... Laptop has been messing up lately, so she often asks to borrow mine. What will I tell her when she asks why my browser's history is empty? No jak to co powiesz, Lili? No po prostu oglądałem pornole na Pornhubie i wyczyściłem, no kurde. Droga mamo, długo zbierałem się, aby do ciebie napisać. Nie powinnaś się dziwić, wiedząc, jak wyglądało moje dzieciństwo. Zaszły u mnie poważne zmiany i chcę uporządkować wszystkie sprawy. Muszę raz na zawsze to... No, to... Nie dokończył. Ciekawe. Ponzonik? Co tutaj mamy? Naciśnij E, aby użyć przedmiotu z ekwipunku. Okej. Okay. Znajdź monetę, znajdź książkę, znajdź figurkę. Umieść zebrane przedmioty w kartonie. Jasne, dobra. Czyli generalnie, my szukamy tutaj różnych rzeczy. Czyli to zrealizuj zamówienie, to tak na dobrą sprawę to mi wygląda w takim razie na jakiś antykwariat. O, tu nam się figurka podświetla. No dobrze. Czyli mamy małe ułatwienie. Fajna figurka. No dobra.
Znajdź figurkę. No to cel osiągnięty. Szukamy dalej. Skoro nam się przedmioty podświetlają, to będzie ciut łatwiej. Bo znacie mnie i wiecie, że ja ślepy jestem, także... Może leżeć przede mną, a i tak przegapię. No cóż poradzić, no taki mój los. No. Jeszcze tę książkę trzeba będzie znaleźć. Książki to gdzieś tam powinny być, a chyba, że... O, tam coś się świeci. Tam coś się świeci. Proszę bardzo. Monety chińskiego imperium, tak? Dobra, i jeszcze moneta nam została. Pytanie brzmi, bo ona może być gdzieś w którejś z szuflad, załóżmy. Może tak na wierzchu nie leżeć. O, właśnie. Ale tutaj same rupiecie. Ładnie to zamknijmy. Może to pod spodem? Nie, pod spodem nic nie ma. Szukamy dalej. To jest z zegarów, chłopie, nazbierał tutaj. Albo może leżeć na wierzchu, tylko w jakimś pudełeczku. To też wypadałoby zwracać na to uwagę. Ja się zdziwię, jak będzie, że jednak leżała na wierzchu. Chyba, że ona była gdzieś tam. Bo ja tutaj nic świecącego nie widzę. Tutaj szuflady się nie otwierają. Ale tu się coś otwiera. O! Jest! Mamy. No i fajnie. Teraz mamy to wszystko umieścić w kartonie, tak? No to chodźmy. Tam trzy rzeczy, z tego co pamiętam, były. Tak. Tylko trzy rzeczy. No to umieszczamy. Czyli tak, to miała być figurka. Jak to mam? Użyj, tak? A mogę to zbadać? A co będzie, jeżeli to zbadam? A, to takie rzeczy. Okej. Okay. Dobra, w porządku. No to użyj. Aha, to każdym po kolei muszę, tak? Niech i tak będzie. I moneta. Mrs. Hudson's order is ready. Now I just have to call her. No co? Aha, tym ponzonikiem, tak? Będzie dzwonił. Hello, this is Victor Holloway speaking. I managed to complete your order. Oh, splendid! Did you have any trouble with it, sweetie? None with the book, but I did have to battle for the coin. I've also confirmed each item's authenticity for you. Wonderful. I'll stop by in the morning and pick it up. Oh, and Victor, your grandma would be so proud of you. You gave the shop a brand new life. Ah, yeah, thanks. That's nice of you to say, Mrs. Hudson. But, you know, you could bother to dust the place from time to time. I'll look into it. Good. Good. By the way, I saw Lily yesterday. I even chatted with her. So I've heard. Such a lovely girl. She reminds me so much of your mother. Mrs. Hudson, if she was anything like my mother, I wouldn't be with her. Victor, you shouldn't speak like that about your own mother. You didn't know her like I did, okay? Well, then, are you and Lily planning to get married? Może kończyć. Mrs. Hudson, I need to go and feed my dog. Victor, you don't have a dog. I'm talking about the Holy Sacrament while you... Sorry, gotta go. Mrs. Hudson is the type of antique that I really don't like dealing with. Okay. That's enough work for the day. I just need to close up shop, then I can spend some time with Lily. A widzicie? Zamknij antykwariat. Nie podoba mi się ten dźwięk. Podpowiedź, naciśnij tabulator, aby poznać szczegóły celu. No cóż, i gościu nie chce się z Lily ożenić, jemu tylko jedno w głowie, no. Taki, kurde. Dobrze. Zamknij drzwi do antykwariatu, zasłoń rolety. Okej. Okay. Nie ma problemu. Drzwi do antykwariatu. Gdzież to te drzwi są do antykwariatu? Chyba tutaj były, nie? Chłopie, a może szybciej? A, to jeszcze da...
Jeszcze dalej? Te są zamknięte. Ale chwileczkę, momencik. Czegoś ja tutaj nie rozumiem. Zamknij drzwi do antykwariatu. Tylko które? Jedne są zamknięte. Te możemy zamknąć. Chyba, że to o te chodzi. A, o te chodzi. Dobra. Dobra, to zrobiliśmy. Teraz rolety. Odnoszę takie kuźwa dziwne wrażenie, że mnie tutaj coś zaraz capnie. I nie jest to bezpodstawne. Jeszcze tak kuźwa ciemno będzie, tak? Tylko po to, żebym się jeszcze bardziej bał. Nie wiem, po co ja w to gram, tak na nową sprawę. Sam sobie krzywdę robię. I co, tam też jest? A, tu też jest roleta, okej. Dobra. Shit. It's past 6 already? Lily should be back from band practice soon. I gotta set things up for our date. Naciśnij tabulator, dobra. Rozsyp róże, zapal świeczkę, przygotuj wino, przygotuj prezent, przygotuj kieliszki. Coś jeszcze mam zrobić? Ale gdzie ja mam to zrobić, tak na dobrą sprawę? Czekajcie, bo tu jest zaplecze, tak? To by się kuźwa jakaś latarka przydała. My to chyba musimy iść tam na górę. Tak coś czuję. No ale... Nie wygłupiaj się. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Rozsyp róże. Skąd ja mam ci kuźwa róże wziąć, chłopie? O! Kierunki już mamy. Dobra. I teraz co? Jakie mam to teraz ogarnąć? Zbadaj. Nie, to chyba nie tak. Chciałbym tego użyć. A to chyba tam. Co mam ja tu? Jakaś biedna ta lodówka. Nawet kuźwa światła nie ma, tylko wiatr. I coś spleśniałego. O, co my tu mamy? This Japanese box found its way into the antique shop, and I decided to keep it. The hint is hidden in this closet. Naciśnij E, aby użyć przedmiotu z ekwipunku. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby spróbować otworzyć. Okej. Wiecie co? Później się tym zajmiemy. Użyj przedmiotu z ekwipunku. No nie, no tutaj to nic nie mamy. Kurde, chodź z tymi kieliszkami, bo to przecież... O, właśnie. O, chcę tego użyć. Proszę bardzo, dobra. Zapal. A, kuźwa, nie mam zapalniczki. Albo zapałek. Zapal świeczkę, przygotuj wino, przygotuj prezent. Jakieś wino nie ma jeszcze. Czekajcie. Ogarnijmy temat. Zobaczmy, co my tutaj możemy jeszcze znaleźć ciekawego. Tutaj raczej nic. Wrócimy sobie tam, gdzie to pudełko stało, bo być może coś tam będzie. Beyond the gates of our universe swirls last God. In the face of the absolute truth, its light is the only way. No to się kuźwa zaczyna. I have to get my shit together. Zażyj środki uspokajające, cel opcjonalne. No, tylko gdzie ja je mam?
Niepokojące sytuacje mają negatywny wpływ na twoją poczytalność. A kuźwa, żebyście wiedzieli. Pogłębiający się obłęd może wywoływać złudzenia wizualne i dźwiękowe, a nawet zaburzać sterowanie. I nie doczytałem. Dobra, coś my tutaj mamy. A, to jest ta ściągawka. Podpowiedź. Aby otworzyć tę skrzynkę, musisz przywołać trzy istoty przedstawione poniżej. Centaura, Syrenę i Smoka. Okej. Centaur, Smok i Syrenka. Ma ktoś ogień? Tam świeczkę chciałem zapalić. Już w ognia nie ma, ty. Użyj. Element pasuje. Okej. Okay. Czyli... Co to niby ma być? Bo to jest... Czekajcie, czerwony miał być smok, tak? To jest jakaś rybka. Cholera wie, jak to zrobić. Naciśnij E, aby przyłożyć kartkę. Centaur. Syrenka i smok. No smok jest, tak? Ten konik to niby centaur? A, dobra. Tutaj jeszcze się kręci. To chyba tak, nie? Jak? I co? Smoka mamy. To mi nie wygląda na syrenkę. Jak to kurwa zrobić? Wciula, lecicie ze mną, kurde. A, chyba że... Chwileczkę, chyba że to... Że to tak ma być, okej. Okay. To by coś już było. Wrócimy do tego tematu. Bo to troszeczkę trzeba będzie kombinować. Ja muszę znaleźć ogień, ja tu muszę winu nią znaleźć. To nie jest takie hop-siup, bo co, z palca nie pstryknę iskry. Więc poszukajmy jakiś O, no i widzicie. Jest, zabierz. Dobra, a winko jakieś? Winunio? Winuniuś. Może w tej lodówce tam było winunio. A, to ta lodówka. Kurde, już myślałem, że coś mnie straszy. Dobra, widzę browar. Chyba korona. A, mają światło! Dobra, przepraszam, kurczę. Nie no, ale wina się w tym w lodówce nie trzyma. Nie macie jakieś szafki na winunio? Kuźwa, żeby prościej było. Jakieś światło by się tu przydało górne zapalić. O, zobaczcie, patrzcie tutaj. Pyk, no już, jest gitara. Dobra, zapalmy to. Użyj. No i jest, zapal świeczkę. Winunio. A to co to jest? Naciśnij E, aby użyć narzędzia z ekwipunku. Do czego to może służyć? To jest jakieś chyba na gitarę. Cholera wie. Ale tutaj winunio ma się znaleźć, tak? Zaraz do tego wrócimy. Bo muszę wina poszukać. Cały czas szukam, słuchajcie, tego wina. Natomiast tutaj mi obraz tak dziwnie, kuźwa, pływa. Jeżeli się przyjrzycie, to sami zobaczycie, że on... Coś jest nie tak. Coś gościowi dolega. Przeszukałem wszystkie szafki praktycznie. Jak mi się wydaje. I tego wina ja nie znalazłem. Jak się zastanawiam... Czy może gdzieś indziej jest? Tutaj chyba raczej nie. Bardzo, bardzo to dziwne. Oh, damn it.
it. O. I forgot that I locked the door. O, czy tam stoi. That's right. The key is stashed inside a box in the living room because I didn't want Lily to find her gift. No to. To teraz musimy jeszcze szukać. Pudełko. Pudełko z kluczem. No, czyli winunio się znalazło, okej. Okay. Pudełko z kluczem. Gdzieś to w gramoliu. O. Ale to nie. Już te szafki wszystkie otwierałem, ale otworzę jeszcze raz, bo to kurde może... Może gdzieś tutaj będzie jakieś pudełko schowane. Co by Lili nie znalazła prezentu. Tutaj środki czystości. Nie, tutaj to nie. Pudełko z kluczem. Czekajcie. Zażyj środki uspokajające. A ja nie mam środków uspokajających, kuźwa. A miałem sobie w realu przygotować. Neospazminę i dupa. Tam jest komin od okapu, to nie. Oj, patrzcie, no. Co za jazda. Zakładam, że to jest ten salon, nie? O, ta... A, mówiłem, że to na gitarę, patrzcie, kurde, ale jazzy. A, tu kibelek. To nie, no to kibelek to nie salon. A tutaj co tu może być? O, ty synu. Tu się jakieś światło zapala na górze, czy nie? Sexy co? Sexy bitches. O, ty synu. Tutaj nie ma nic. Ale jaja. No ale sypialnia bez górnego światła, no, powiem tak, no, trochę wybrakowane. Tutaj niby jest lampa, ona się pali. No ale to miało być w salonie, więc to jest raczej salon. Pudełko. Pudełko. Ja się zastanawiam, czy to o to pudełko ma niby chodzić? No to ja bym musiał to jeszcze tutaj sprawdzić, bo... się kręcę, kurde, jak smród po gaciach i... tak na dobrą sprawę to... to nie wiem, gdzie on mógł to schować. To chyba tak, słuchajcie, powinno być. Tak, tego, rozkminiam tutaj to, jak to powinno być, bo generalnie, no jak sobie tutaj zerknę, no to centaur to jest połączenie mężczyzny i konia i no i tak to próbuję ogarnąć. No syrena to jest połączenie kobiety i ryby, no to chyba... A tu smok. No to smok jest w całości. A, no. Hehe. Jest i klucz. Kurde, jest i klucz. No, wystarczyło trochę pochmienić. A coś tu jeszcze? Nie, a tego już się nie da zamknąć. No dobra, klucz jest. No to otwórzmy. Użyj. A tu jest jakieś światło? Nie, oczywiście, kuźwa. That should be just about everything I need for a special evening with Lily. I really hope she likes the guitar. Oczywiście. Tak, brzdęk. Aha, tutaj mamy te róże rozsypać, okej. Okay. Co to za zabiedzony dom, kuźwa, że świateł nie mają, że randoli nie mają. O, tu sobie, tak, pewnie, element pasuje bardzo ładnie, róże rozsypane. Zobaczysz, kuźwa, cię Lili za chwilę dojedzie. Będzie musiała to sprzątać. Takie rzeczy. Tutaj gitarę sobie postawimy. I winunio, jeszcze winunio. Winunio, dziadunia. Co mi się... Czekajcie, bo coś mi się kuźwa na drugim monitorze tutaj wyświetla na OBS-ie.
Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie problemów z enkodowaniem. Dobra. No, i mamy to. Dalej mu obraz wiruje. Albo po prostu on, jemu się tak rusza obraz ze względu na to, że oddycha? Może nie, nie wiem, o co mu chodzi. A, rozsypruże. To, a, jeszcze! Okej, okay, dobra, czyli mamy te lili pokierować, zdaje się, tak? Tymi różami. Żeby wiedziała, jak trafić. Oby nie. No i co? Kurde, zaraz coś na mnie wyskoczy. Are you crazy? This... Is this for me? Seriously? No ba... Pewnie, że tak, oczywiście. Naciśnijmy tab, zobaczmy, o co tu chodzi. Zażyje środki uspokajające. No dobra, ale to jest cel opcjonalny. No fajnie byłoby go zrealizować, tylko kuźwa nie wiem, gdzie wsadziłem te piguły. Mamy spędzić wieczór z Lili na zasadzie porozmawiania z Lili. Liczyłem na coś więcej, no... No dobra, jak się nie ma, co się lubi. Słuchaj, Lili, no muszę z tobą pogadać. O, jaką ty masz fajną dziarę. Pokaż buźkę. No dobra, ujdzie. Pyk. Of course. Our anniversary. Oh, you goddamn romantic. Hey, I told you we didn't need to do these kinds of things. But, wow, it's so beautiful. Thank you, Victor. Dobra. For the most beautiful girl in the world. Zagraj coś lepiej. Are you peddling antiques or compliments, mister? Jedno i drugie. Baby, can you go grab my pick? It's downstairs in my backpack. I'll tune this beauty up in the meantime. Sure thing, but you gotta play me that new song from your band. No ale dlaczego ja mam iść? Ja już się domyślam, że tam coś na mnie będzie czekało, albo jak wrócę, to ona będzie jakimś stworem, kuźwa. No. Dlaczego ja mam iść? Przynieść kostkę do gitary. Kurde. Gdzieś ten plecak położyła teraz? Czekajcie. Przynieść kostkę do gitary. Tylko trzy rzeczy powinienem się z tym szybko uporać. O, dobra, tutaj. Ty poczekaj na mnie, ty. Zionia. A gdzie ona jest? Wróć do Lili. Słyszę gitarę, ale... Co do ciula? Gdzie mi się panienka podziała? To z lewej strony dochodzi, no to tam gdzieś. A, ona do sypialni poszła. I thought it would take a little more whining and dining to get you into bed tonight. Well, maybe I'm the one getting you into bed tonight. Let's call it my gift to you. Sex for a guitar, huh? Is that a fair trade? Sex za gitarę, dobre, dobre. Oh, shut up and get over here, you loon. We need to celebrate. No, to świętujemy. O, oj, oj, oj. No słuchajcie. Oś się będzie działo teraz. No i co? Niepokojące to jest. Tu coś zaraz wyskoczy. Bez kitu.
No i nie wyskoczyło. Oj. Lustka wyciąga dłoń, a ta dotyka twojej jaźni. Ulegasz jej, by wkroczyć w krainę, co jest jak sen. Zamknij oczy, a ujrzysz spełnienie wyśnione. Cokolwiek to znaczy, proszę państwa. No ale Wiktor sobie poużywał w dniu dzisiejszym. Natomiast ja pełen obaw, że coś na mnie wyskoczy, to się tak bardzo nie koncentrowałem na tym, słuchajcie. Natomiast... W tym odcinku to będzie wszystko, tak sobie będziemy przeskakiwać może odcinkami między, znaczy w odcinkach będziemy sobie przeskakiwać między tymi rozdziałami, powiedzmy. Więc to będzie koniec. Wy zostawcie lajka, zostawcie suba. Zapraszam was na naszego kanałowego Discorda, link z zaproszeniem macie w opisie. No i oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.